People love iPad Pro. It is a revolutionary device. And so that's why today we're so excited to introduce you to, for the first time, the second member of the iPad Pro family. Tego typu materiał pojawia się pierwszy raz na moim kanale, dlatego wierzę, że przypadnie Wam do gustu, więc bez zbędnego gadania, zaczynamy. Jestem znany dużej ilości ludzi z tego, że jestem gadżeciarzem, który wydaje przesadnie zbyt często i zbyt dużo pieniędzy na elektronikę użytkową. Nie ma praktycznie miesiąca, w którym bym sobie nie kupił jakiegoś mniejszego bądź większego gadżetu. Ten też takim miesiącem nie będzie, bo zamiast wymienić iPada R2 na iPada Pro 9.7, zainwestowałem w nowy monitor. Według mnie był to znacznie bardziej przyszłościowy, jak to nazwać, perspektywiczny zakup. A dlaczego? Postaram się Wam to zaraz wytłumaczyć. Od 2010 roku, czyli od prezentacji pierwszego iPada, miałem ich stanowczą większość, wydając tym samym spore, jak na przerośnięty smartfon, sumy pieniędzy. Był iPad pierwszej generacji, iPad 2, iPad 3, iPad mini, iPad mini 2, iPad Air oraz aktualnie użytkowany iPad R2. Zawsze w zakupie kierowałem się emocjami wynikającymi z eventu oraz nowych funkcji i możliwości, jakie dawał nam iPad. To wydajność, to ekran Retina, to kompaktowość tych małych iPadów mini. Nigdy nie kupiłem iPada 4, czyli tego pierwszego ze złączem Lightning. Mini 3, który poza posiadaniem czytnika Touch ID nie różnił się niczym względem Mini 2, no dobra, różnił się ceną, był droższy, oraz Mini 4, który był mniejszą wersją iPada R2. W roku 2015 Apple zaprezentowało dużego iPada Pro. Wielkość prawie 13 cali już na samym wstępie przekreśliła go w moich oczach. Mimo iż był znacznie wydajniejszy od R2, powstrzymałem się z zakupem, głównie przez wcześniej wspomniany rozmiar urządzenia. W tym roku został zaprezentowany iPad Pro 9.7. No właśnie. Czy taki on Pro? Czy lepiej było zostać przy nazewnictwie z iPhone'a i dać mu nazwę iPad R2S? Oto 10 powodów, dla których jeszcze nie kupiłem nowego iPada. Podpunkt pierwszy. Nadal 2 GB pamięci RAM, czyli dokładnie tyle samo co w iPad R2, mimo iż w jego większym bracie są 4 GB. Podpunkt drugi. Ta sama generacja Touch ID. Podpunkt trzeci. Praktycznie niewyczuwalne zmiany w ekranie w codziennym użytkowaniu plus ta sama rozdzielczość. 4. Procesor A8X zaimplementowany w iPadzie R2 w codziennym użytkowaniu jest tak samo szybki jak nowy A9X. Ten sam niezmieniony design jako podpunkt 5, podpunkt 6. Klawiaturę mogę dokupić znacznie tańszą aniżeli specjalną do iPadów od Apple. Podpunkt 7. Na iPadzie głównie oglądam filmy, czy to filmy online, czy to filmy zrzucane na dysk. Czytam książki, korzystam z YouTube'a, piszę na portalach społecznościowych. Do takich zastosowań iPad R2 nie będzie się różnić względem Pro 9,7 cala. Co najwyżej 1 sekundę dłużej będzie się wczytywać w stronę, ale dla mnie osobiście to nie jest problem. Podpunkt 8. Na co dzień nie korzystam dużo z kamery i aparatu w tablecie. A jeżeli nawet byłoby mi to potrzebne, to w iPhone 6s mam dokładnie tę samą specyfikację, która została zaimplementowana w nowym iPadzie Pro 9.7. Podpunkt 9. Temat sporny, ponieważ Apple Pencil to świetny stylus do rysowania, a jak wiecie, zdarza mi się to robić hobbystycznie. Jednak dla takiego feature'a nie zakupię nowego iPada i nie zainwestuję sporej sumy pieniędzy w rysik, dlatego najprawdopodobniej będę rozglądać się za rozwiązaniami konkurencji, tak? Muszę też wspomnieć o głośnikach, tak? Ponieważ teraz są 4, ja w swoim R2 mam 2, ale co z tego, jak głównie oglądam filmy na słuchawkach? No i podpunkt 10. Cena. 3000 zł za wersję podstawową, 32-gigową, czyli only Wi-Fi, bez SILWAR, to kwota znacznie wyższa, aniżeli średnia krajowa polskich zarobków. Krótko mówiąc, jest drogo. Kolejne 500 zł na Apple Pencil łącznie daje nam już to 3,5 tysiąca zł. Moi drodzy, oczywiście tylko moje zdania i możecie się z nim nie zgadzać, jednak
chyba nie warto zawsze kupować od Apple'a każde nowe urządzenie. Żywotność iPadów jest znacznie dłuższa, nie starzeją się tak szybko jak inne urządzenia, a to, że projektanci Apple po 6 latach zaimplementowali w iPadzie lampę błyskową po raz pierwszy, to chyba nie jest powód, aby już teraz kupować iPada najnowszego, jeżeli ktoś posiada R2, bądź po prostu warto jest poczekać na iPada Pro. Ja w chwili obecnej powiem Wam tak. Poczekam, zobaczę, jak ceny staną się bardziej przystosowane do polskich realiów i do tego, czy faktycznie będzie sens wydawać nadwyżkę pieniędzy na tą stosunkowo większą wydajność, na ten lepszy aparat fotograficzny oraz kamerę oraz możliwość użytkowania Apple Pencil, bo w chwili obecnej ta różnica 1000 zł pomiędzy jednym iPadem a drugim jest stanowczo za duża. A wy jakie macie zdanie na temat nowych iPadów? Piszcie w komentarzach. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Miłego, spokojnego popołudnia. See ya!